posłów Kamińskiego i Wąsika. Grupa znacznie większa niż wczoraj. Pojawił się transparent uwolnić więźniów politycznych precz z komuną. To są te zdjęcia. Rzeczywiście pytanie, czy ten poziom mobilizacji patriotycznej części społeczeństwa, twoim zdaniem, Olu, da się utrzymać dłużej, tak? Bo pewnie władza na co liczy? Na zmęczenie, za chwilę jakieś igrzyska zaoferują, temu mają służyć te komisje śledcze, włączą może jakiś koncercik, no tak robiła komuna. Czy Polacy tutaj wytrwają? No tak robiła komuna, zresztą tak robiono także za pierwszych rządów Platformy i PSL-ów wtedy, natomiast no nie jakby... Nie zapobiegło to utracie władzy przez Platformę Obywatelską i Donalda Tuska. I ten medialny monopol temu nie zapobiegł. I to, że właśnie rozwadniano, tak puszczano ciepłą wodę w kranie, że właśnie dawano Polakom rozrywki, różne inne atrakcje, tego nie zmieniły. Więc bądźmy dobrej myśli. I myślę, że im bardziej ta władza będzie się mściła, im ta zemsta będzie się rozkręcała, ja osobiście jestem przekonana, że ona się jeszcze rozkręci, tym te protesty będą większe. Tak, pytanie, jak na to patrzy prezes Telewizji Polskiej Michał Adamczyk w środku, wewnątrz Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Panie prezesie, czego jesteście świadkami? Czy jesteście zamknięci, czy jesteście odcięci, czy macie poczucie jakiejś eskalacji w tych represjach? Dzień dobry Państwu. Tak, rzeczywiście dochodzi do pewnego rodzaju eskalacji. To z racji tego, że osoba podająca się za likwidatora postanowiła zamknąć budynek Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, budynek w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy, w samym centrum Warszawy. To jest siedziba głównych programów informacyjnych, bo to właśnie stąd nadawane były główne programy informacyjne Panorama, TeleExpress, Wiadomości oraz TVP Info. Uzurpatorzy postanowili ten budynek zamknąć dla większości, przytłaczającej większości pracowników i współpracowników. Stworzyli sobie jakąś własną listę osób, które są wpuszczane. Co ważne i godne podkreślenia, to, że niewpuszczalni są tutaj również parlamentarzyści. Parlamentarzyści pokazują legitymację poselską, mówią, że chcą przeprowadzić interwencję poselską, ale i tę możliwość blokują im uzurpatorskie władze w telewizji. Być może jest to też efekt takiego rozdrażnienia uzurpatorskiego likwidatora po wczorajszej decyzji sądu rejestrowego, bo warto przypomnieć, że sąd rejestrowy zmiażdżył decyzję ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, określił jego działania jako nielegalne, a zarząd, pseudozarząd, neozarząd, który funkcjonował tutaj od 20 grudnia do 28 grudnia, był po prostu zarządem nielegalnym. To się wiąże też z innymi konsekwencjami, konsekwencjami finansowymi dla spółki. W tej chwili trudno jest dokładnie podsumować straty, które z tytułu działalności neozarządu poniosła spółka, ale ta kwota jest liczona już w tej chwili w dziesiątkach milionów złotych. My poprosiliśmy Bartłomieja Sienkiewicza, by uregulował zobowiązania wobec Telewizji Polskiej w wysokości około 45 milionów. To już jest takie wezwanie do zapłaty już kilka tygodni temu, tydzień temu może.